Gdzie jesteśmy? No jesteśmy na terenie nadleśnictwa Suwałki, miejscowości Ateny. Ale to Polska cały czas. Czyli okolice... Marek nas zawiózł do Aten. Tak, Marek to jest taki specjalista. Okolice Wigierskiego Parku Narodowego. Sam park jest prowincja. Niedaleko. Tak. Pięknie tu. A zobacz. I jest w końcu miejsce na biwakowanie, bo jest nawet miejsce na ognisko. Jest pomost, więc jakbyśmy nie znaleźli nic lepszego, to bym nie płakał. Aczkolwiek nie brałbym jako pewniaka, bo to jest tylko pierwsze miejsce i może zróbmy research, póki jest jeszcze światło słoneczne. Ale to jest fajnie, no? Wygląda na fest. I jak? Zimowa. Południowa część jeziora Wigry. Marecki, jo? Zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy na południowej części jeziora Wigry? Jo? Co jo? 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 Aha. Jo, zdaję sobie sprawę. Sama pompująca. Uwaga. Się pompuje. A to jest uwaga. Rozmiar XXS. Zobacz, jak się sama pompuje. Sama pompująca mata. Moja też jest sama pompująca. Cały dzień polega teraz na tym, żeby to odkręcić. Aha, to już było odkręcone. Tak? A. No, to teraz, teraz jest sama pompująca, to tylko po prostu sprawdzasz ciśnienie, wyrównujesz. No, całkiem nieźle idzie. O, a tutaj ciśnienie wyrównuje Marecki. Mareczku, a gdzie jest słoneczko? Co robią kotki z rana? Kotki z rana pałaszują. Teraz się zaczyna przygoda. Muzyka.
sobie Witek w lesie na kucaka. Też może być obiad. A jeśli nie wycofnę, spróbuj Marek, to może być parę skup, będzie na tą brzoskę się, chwyci. Tylko nie krzycz. To jest najważniejsze. Jak pomąć, to po cichu. Pachnie. Tak. I tuś nie dotykaj, bo będziesz musiał wszystkie zjeść. Tak, tu chcesz dotykać. To 4 z kawyczkami. Tak. Ej, 3 przepraszam bardzo, na emocji, bo na przód 3. Tak. To on dobrze liczy, ale wie pani, dłużej żyje. Ja taki młodziutki jestem jeszcze. A czekamy, nie tu, ale... I tu będziemy mieli po 3 pierożki. A to co to jest? Jabłkiem. To teraz możemy zjeść. Tu starczy nam po 3? Tak. Starczy. Ile jest? Nie? Już? 9. To jeszcze 3. To jest jasne, jeszcze 3. To weźmiemy na zewnątrz, a nam i za to ja zapłacę, a na miejscu to 4 każdy. Gdzieś Marek gotówkę? No nie mam. Nie jest. W samochodzie. I tuś ty masz przy sobie, tylko ja mam w samochodzie gotówkę. To ty masz drobniaki przecież. To nie jest jak chłopaki, no co? Ja nie będę tam ciągle kurwował. Zawsze w jakiejś głupie miejsce no, się to za to, że ty nie wziąłeś. To cię uczy pokory. Nie, my się lubimy przy tym. Aha. Au! Jakie jeszcze wrażenia smakowe? Ja wziąłem frytkę. I wiesz, co? No. Niestety są dobre. Prawdziwe chińskie frytki. No dobra. Pośród trzcin zielonych, jezior niebieskich, i chociaż każde z nich chce być tylko jedynym twoim, ty ciągle płyniesz piękna, płyniesz wolna. Płyń czarna, tańczo znów za rok. Tutaj przyjadę, znowu będziesz moją rzeką, znowu będziesz mnie prowadzić. Płyń, czarna hańczo, znów za rok. Tutaj przyjadę, znowu będziesz moją rzeką, znowu będziesz mnie prowadzić.
ptaków jesteś jak matka. Księżyc blaskiem oświetla twoją drogę przejrzystym światłem. Wiatr wieczornej ciszy do snu cię układa. Za sznureczek. Płyń, czarna hańczo, znów za rok tutaj przyjadę. Znowu będziesz moją rzeką. Będzie? Tak. Następny, mm. Tak? Proszę, i następny ten. Mm. I? Kaja. Szarem. Mm. I budyniem. Mm. Z jabłkami. Ja mam jabłko. Ja mam jabłko. No dobre, naprawdę dobre. Mm-hmm. Zatrzymaliśmy się na popas. Mm. Kupiliśmy tutaj od pewnej przesympatycznej pani pierogi ręcznie lepione. Mm-hmm. Doświadczonymi, spracowanymi rękami. Witek nagrywa filmik, bo on jest znanym youtuberem i wszystko co robi. Sprzedawane przez młode dziewczyny, ponieważ Marek kupował. Sponsorzy go zobowiązują. Ja tylko płaciłem. To się to nie jest, liczy. Jak je, piernie, beknie, wszystko nagrywa. Ludzie czekają na wszystko co on zrobi. Tak jest niego youtuber. No, pieroga je to nagrywa. Nikt się nie śmieje, nikt się nie śmieje. I 1500. To się musiało tak skończyć. Dotrwać do rana. Płyń, czarna hańczo, znów za rok tutaj przyjadę. Znowu będziesz moją rzeką. Znowu będziesz mnie prowadzić. Płyń, czarna hańczo, znów za rok tutaj przyjadę. Znowu będziesz moją rzeką. Znowu będziesz mnie prowadzić. Akcja ratunkowa Witka. Marek, tu pójdź na pomoc. Chciałem się z tobą podzielić jednym do sądu. Teraz następuje tradycyjne przekazanie rzeczy. Dziękuję za wypowiedź. Ja tylko do łabędzie podpłynę, ale Marek w tamtą stronę, w tamtą. I rzeczywiście, prąd cofa do tyłu. O, leci. Dawaj, dawaj, dawaj.
Jest wesoło. Nie poddajemy się i w deszczyku trawersujemy przez najdziksze. Too long. Mama wanted them training wheels off, but I was too far gone. It's like I'm in a zoo. Ciekawostka dla botaników. Czerwone grzybki. Co to za grzybki? Nie mam pojęcia, ale pewnie mi ktoś to wytłumaczy w trakcie oglądania tego filmiku. Normalnie śpiochy, borsuki jedne w ogóle nie chcą wstać.